Czołem kapitanowie, Szparagus z tej strony. Sponsorem tejże bitewki jest kolega z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, Bre. A przed wami szósty tier, czyli Leander. Jak widzicie, bardzo dobre losowanie, głównie na piątki, więc będzie szansa na to, aby pokazać możliwości tego okrętu, bo kiedy ich nie pokazać, jak w momencie, gdy jesteśmy na topce. No, okręty brytyjskie charakteryzują się tym przede wszystkim, jak wiecie, że strzelają z amunicji przeciwpancernej, nie mają możliwości strzelania z amunicji ładunkowo-burzącej. Do tego mają dość przyzwoite torpedy i co ciekawe, była to pierwsza linia, pierwsza nacja, gdzie torpedami można było strzelać pojedynczo, a nie całą salwą z wyrzutni. Ma to swoje zalety. Nie ma za to możliwości strzelania torped na szeroko, ale tak naprawdę, słuchajcie, strzelanie torped na szeroko jest niepotrzebne, bo w większości przypadków powoduje, że tymi torpedami najzwyczajniej w świecie nie trafiamy, więc nie ma to najmniejszego sensu w mojej ocenie. Nawet na bardzo bliskich odległościach często przeciwnikowi, jeżeli strzelamy nimi na szeroko, udaje się te torpedy wymanewrować. Wszystkie brytyjskie okręty są bardzo miękkie i mają i bardzo łatwo trafić cytadele w tych okrętach, więc naprawdę trzeba uważać i najlepiej, jeżeli po prostu jak najwięcej korzystacie z zasłony dymnej oraz strzelacie, słuchajcie, gdzieś tam zza wyspy schowani, tak aby przeciwnik nie miał na was bicia, bo w innym wypadku można naprawdę bardzo szybko skończyć w porcie. Te okręty jeszcze mają coś takiego, że dość dobrze przyspieszają, to jest ich kolejna zaleta. No i oczywiście torpedo, o których wspomniałem, na Leanderze to już jest zasięg 8 km, ale później wyżej w drzewku te torpedy mają zasięg 10, więc są naprawdę przyzwoite, tym bardziej, że nie trzeba, tak jak mówiłem, strzelać wszystkimi, można wystrzelić jedną, dwie pojedynczo i później można poczekać, aż przeciwnik podpłynie bliżej lub skorygować ten ogień i sobie jeszcze jakieś inne torpedy zostawić. Teraz dość udane torpedowanie rosyjskiego Dedeka tutaj w kierunku tego Emile Bertin i to chyba spowoduje, że ten Emile Bertin znajdzie się za chwilę na dnie, ponieważ widzę, że spadają mu punkty wytrzymałości do zera, albo już wcześniej użył erki, albo regeneracji, albo nie wiem, czym to było spowodowane. Tam chyba był, mam wrażenie, podwojski, więc będzie trzeba się tym okrętem zająć. O, właśnie został wyspotowany, teraz jeszcze dostał torpedę i ładne tutaj dobicie przeciwnika. Nie ma się co szczypać, słuchajcie, trzeba dobijać te okręty jak najszybciej, nie sugerować się tym, że ktoś wam później napisze, że mu ukradliście fragę albo że jakaś inna tragedia się zdarzyła. Po prostu im szybciej jest okręt zlikwidowany, tym mniej zada obrażeń i zwróćcie uwagę na to, że ten podwojski cały czas mógł strzelić na przykład torpedami i kolegę Bre zatopić, dlatego nie ma sentymentów, nawet jak gracie w dywizjonie z kolegami, jak najszybciej zatapiajcie okręt przeciwnika, bez względu na to, czy to kolega mu zadał 3/4 obrażeń i chciał go zatopić i chciał, żebyście poczekali na możliwość, aż się przeładuje, zada kolejną salwę. Nie ma takiej możliwości. Jak najszybciej gościa kasujemy, bo widzieliście, tutaj była odległość około 2,5 km, więc gdyby poszły torpedy, bo miałby, nie daj Boże, przeładowane, to mogłoby się naprawdę tutaj źle skończyć. Dość ciekawa, a odważna akcja tutaj w tej chwili Bre, tak sobie to wymyślił. No i całkiem fajnie, no będzie mógł spróbować tutaj zrobić podejście do lotniskowca. Jeszcze samoloty torpedowe, które na niego zostały wysłane, mają tutaj problem w postaci dwóch eskadr myśliwskich, więc zbyt wiele tutaj ten przeciwnik nie może zrobić. Z tego boga tu jeszcze kolejne bombowce startują w kierunku Bre,
Ta obrona przeciwlotnicza na Lianderze nie jest może jakaś rewelacyjna, ale ogólnie potrafi zestrzelić jakiś tam samolot, więc na pewno jest zdecydowanie lepsza niż na niszczycielach, także w tym aspekcie można powiedzieć, że daje radę. Jeszcze wam nie powiedziałem o jednej rzeczy, jeżeli ktoś nie grał brytyjską linią krążowników, to musicie pamiętać o tym, że te okręty mają bardzo fajną regenerację punktów wytrzymałości i czasami potrafią odzyskać tych punktów wytrzymałości, nawet jeśli dostaniecie cytadelę, bardzo dużo. No i zobaczmy, ile tutaj wpadnie obrażeń, bo mam wrażenie, że te torpedy mogą być wystrzelone w jeden punkt. Wpadły aż 4 i obrażeń, zobaczcie, było 46 tysięcy, więc powtarza się zasada, że torpedy tudzież kule, jeżeli trafiają w to samo miejsce, to te obrażenia z kolejnego hita są mniejsze, a potem mogą trafić za 0. Więc tak to mniej więcej wygląda. Teraz z drugiej burty tutaj Bre wystrzelił torpedy prawdopodobnie w kierunku tego niszczyciela, który się tu skradał, no i będzie próbował w tym momencie się wycofać, bo tu następny Liander jeszcze płynie, więc z dwoma okrętami walka byłaby dosyć utrudniona. A okręt dość zwrotny, tutaj właśnie zaprezentował nam Bre, jak to mniej więcej wygląda. Bez problemu na tym dystansie rozstrzela ten niszczyciel na tak małej odległości. Widzę jednak, że ten niszczyciel nie decyduje się na to, aby zza tej wyspy wypłynąć. I albo korzysta jeszcze z tej zasłony dymnej, albo po prostu za tą wyspą się zatrzymał. Za 3 sekundy będzie regeneracja. Na tych wyższych tirach może być tak, że czasami dostaniecie 2 cytadele albo 3 i na Brytolu i wam zjedzie ilość punktów wytrzymałości do 1/4, ale potem odzyskacie ją nawet do wielkości 3/4, więc ta regeneracja punktów wytrzymałości jest naprawdę rewelacyjna. No oczywiście na niższych tirach to nie wygląda aż tak dobrze, ale wygląda dobrze i po drugie ta naprawka, regeneracja, pamiętajcie, przede wszystkim jest, bo na niewielu krążownikach takie rarytasy mamy i trzeba z tego dobrodziejstwa jak najbardziej umiejętnie korzystać. Mamy spota, czyli pewnie to minekazek gdzieś na plecach tam wypłynęło. A tutaj chyba jeszcze zaczął strzelać ten Liander gdzieś tam zza wyspy, ale w tej chwili spota już nie ma. Pewnie minekazek znowu jest za kolejną wyspą, więc chwilę potrwa, zanim nas wyspotuje. Tu się pojawia, słuchajcie, zobaczcie, Koenig. No właśnie w takim zgrupowaniu okrętów problemem jest strzelanie torpedami, ponieważ można najzwyczajniej w świecie członka ze swojego teamu zatopić, więc raczej lepiej się wstrzymać. No, zacząłbym na miejscu Bre tutaj strzelać. Aha. Ponieważ widzicie, z tych pepeków wchodzi w tego Liandera. Liander to jest, jak większość Brytyjczyków, bardzo miękki okręt. Teraz sobie tutaj za cel ustawił Koeniga, a Lianderem zajmuje się New York. Nie, New York się nie zajmuje Lianderem, ponieważ ma działa ustawione w innym kierunku. No to teraz muszę kolegę Bre zganić, bo popełnia babole. Mógł bić do Koeniga. Najpierw obracał działa na Liandera, później obracał na Koeniga, teraz obraca nie wiadomo gdzie. Panie Bre, tak nie robimy. Korzystamy ze swojej szybkostrzelności i zadajemy obrażenia. Fakt, wjechała ci tutaj torpeda i tego okrętu nie ma, natomiast ten Koenig mógł już skończyć w porcie dużo wcześniej. Gdybyś zaczął do niego strzelać, miał bardzo mało punktów wytrzymałości, a zważając na sytuację taką, że
Nowy Jork do niego strzelał, we dwójkę byście go rozklepali dużo szybciej. Nie wiem, czy ten Liander wrogi nie jest na stoku, bo torpedy zgasły i to zgasły po 6 kilometrach. Ten Nowy Meksyk też był wcześniej widoczny, ma 800 hapsa, więc to jest kwestia dwóch hitów. I zobaczcie, on nadal zadaje damage i to jest błąd również potencjalny, że do tego Nowego Meksyku wcześniej Bre nie strzelał. A Nowy Meksyk na dystansie 8 km to jest narzędzie, które może zatopić każdy okręt, więc trzeba po prostu do takich przeciwników strzelać jak najwięcej i z jak największą częstotliwością. I teraz prawidłowo tutaj sfokusowany Liander oprócz Bayerna, no jest to jedyny okręt, który jest widoczny w tej chwili na mapie, na Bayerna bicia na razie raczej nie będzie, bo on tam gdzieś jest schowany za wyspami, więc trzeba strzelać do tego Liandera. Zobaczcie, mimo że jest skontowany, jakie ładne obrażenia tutaj wpadają. Niestety teraz jeszcze bardziej odkręcił, więc trzeba troszeczkę skorygować tą salwę. I teraz już tutaj wpadło znacznie lepiej. W tym momencie Liander postawił sobie zasłonę dymną i nie wiem, czy nie warto by było właśnie w tej chwili skorzystać z torped, bo ten okręt był w zasięgu torped na odległości około 7 km z kawałkiem, więc chyba byłaby to gra warta świeczki. Teraz musi Bre jak najszybciej uciekać między wyspy, bo już mu Emil Bertin i Bayern wypływają na plecach. Mam nadzieję, że to widział, że zdawał sobie z tego sprawę. No i mam nadzieję, że uda mu się jeszcze przynajmniej jeden okręt zatopić, ponieważ będzie to raczej bitwa przegrana. Natomiast być może uda się zrobić najzwyczajniej w świecie Krakena i wpadnie 10 fajnych, kolorowych flag, dzięki którym będziemy mogli szybciej grindować czy to okręt, czy kapitana. A jeszcze tutaj próbuję skapować punkt B. W tej chwili jest niewyspotowany, więc na razie nie będzie w jego kierunku ostrzału, ale te krążowniki na pewno szybko zmienią tutaj kurs tak, aby go zaatakować. I nie wiem, czy tego kapa uda mu się przejąć. Przeciwnik, jeżeli rzuci się całością na niego, to sobie zrobi troszeczkę krzywdę, bo nie będzie ani jednego okrętu, który będzie mógł wziąć kapa C, a Lianderem uciekając będzie mógł najzwyczajniej w świecie Bre uniknąć zatopienia, a punkty będą nabijane dla niego. Widzę jednak, że przeciwnicy nie popełnili tego błędu. Niszczyciel już tam wpłynął na punkt C, więc w tym momencie nie ma innej możliwości, jak trzeba płynąć po punkt A. Miałem jeszcze nadzieję, że ten Emil Bertin popłynie tutaj, słuchajcie, na kapa C również, ale jednak idzie w kierunku B. No i robi bardzo dobrze, bo gdyby nie poszedł w kierunku B, to by dużo dłużej zajęło ewentualne kapowanie tego punktu, jeśli chodzi o czas. I już tutaj prowadzi ten okręt ostrzał do Liandera. Gdyby ten Emil Bertin popłynął na C, to ten punkt B byłby dłużej w posiadaniu drużyny Bre. Później mógłby przyjąć punkt A i jeszcze byłaby jakaś drobna, minimalna nadzieja na to, żeby próbować tą bitwę wyciągnąć. W tej sytuacji, która tutaj jest, kolega Robert na Emil Bertin poszedł po rozum do głowy i wiedział, że jak najszybciej trzeba przejąć punkt B, aby tą bitwę zakończyć. W tym momencie też nie widzi Liandera, ponieważ Liander przestał strzelać. Ja myślę, że jak wpłynął na punkt A, to teraz właśnie powinien zacząć strzelać do tego Francuza, ponieważ będzie przede wszystkim robił obronę bazy i będzie zbijał kapa. Ja bym nawet troszeczkę bardziej skontował, tak aby albo płynął zigzagiem, aby mieć możliwość co którąś chociaż salwę oddać
z 8 dział, a nie z 4. I tak, aby tego kapa najzwyczajniej w świecie zbijać. W tym momencie już kolejne działo z tyłu zostało uszkodzone. Teraz obrót przez drugą burtę. No ja bym się obracał przez tą przeciwną, tak aby bić ze wszystkich dział i aby tego kapa zbić, bo w tym momencie już jest za późno i kap B jest przejęty. Gdyby strzelał, to po pierwsze zadałby damage, a po drugie zbiłby kapa i ten kap cały czas nie byłby w posiadaniu drużyny przeciwnej. To jest kolejny błąd, który udało mi się tutaj zaobserwować. Ja wam mówiłem w jednym z filmów poprzednich, że część powtórek, które będę dostawał i będę zauważał jakieś rażące błędy, będę się odnosił do tego krytycznie i wybaczcie, nie jest to złośliwość żadna z mojej strony. Po prostu chcę, aby te filmy dla was też miały jakąś wartość edukacyjną. Więc tutaj podkreślam, że w mojej ocenie błędem było to, że Bre nie strzelał do tego Emil Bertin, ponieważ Emil Bertin nie przejąłby punktu B i dużo dłużej by był w stanie pożyć tym Lianderem i zadać dużo większy damage, ponieważ miałby punkt B i tutaj niewykluczone, że przejmowałby punkt A, bo Bayern, zanim by do niego dopłynął, żeby go wyspotować, to zajęłoby trochę czasu. Owszem, mógł go spotnąć Minekaze. W każdym razie uważam, że nie powinien punktu B tak łatwo oddać, bo wszystko wskazuje, że i tak bitwa jest przegrana, więc słuchajcie, w takim momencie walczycie o damage i walczycie o expa i o srebro, więc nie ma się co zastanawiać, tylko trzeba po prostu wykorzystywać dość dużą szybkostrzelność dział i jak najszybciej strzelać. Powoli zbliżamy się do końca bitwy. Ja jestem ciekaw, czy to będzie bitwa, czy to będzie salwa, która skończy Liandera, czy to będzie jakaś tam od Bayerna, czy to będzie po prostu przegrana na punkty, ale wszystko wskazuje na to, że będzie przegrana na punkty. To tyle w tym filmie. Przede wszystkim koledze Bre gratuluję Krakena. Bardzo, bardzo fajnie, że taki medal uzyskałeś. Natomiast pamiętaj o tym, że naprawdę w takiej sytuacji, jak widzisz, że przeciwnik kapuje, warto do niego otworzyć ogień, chociażby po to, aby trafić go jedną kulą i tego kapa zbić. Tak samo jak stojąc w dymie, nie zmieniać co chwilę celów. Jeżeli stoisz i musisz obracać działa, wcześniej mogłeś strzelać do Keniga, później do Meksyka. Obejrzyj sobie na spokojnie jeszcze raz tą powtórkę i będziesz na pewno wiedział, o czym mówię. Ja zapraszam oczywiście na kolejne filmy, zapraszam do subskrybowania kanału. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie.